abusando un poco de su paciencia, quisiera hacer algunas reflexiones solamente sobre la situación de la Iglesia. Sytuacja, w której znajduje się Kościół, to jest w naszych czasach jest to właściwie najbardziej i taki może, można powiedzieć, ekstremalna sytuacja ogromnego kryzysu wiary. Jest to, ten kryzys wiary jest niczym innym jak konsekwencją tego, w czym jakby musimy brać udział, bierzemy jakby z konieczności udział, czyli w 50 latach liberalizmu, kiedy w tym, kiedy ten liberalizm, modernizm się panoszy, dochodzimy do właśnie do tych takich owoców tego liberalizmu, najbardziej ekstremalnych, można powiedzieć, najbardziej zepsutych, przewrotnych wręcz. Właśnie ten cały pontyfikat ostatni papieża Franciszka, Rzym, który, sytuacja, w której się znajduje, nam bardzo wyraźnie pokazuje, że ten kryzys jest jakby bardzo, bardzo głęboki. Dla przykładu można tutaj podać kilka wydarzeń, które same w sobie są szokujące. Mianowicie pierwszym takim przykładem jest świętowanie przez hierarchię katolicką reformy luterańskiej, 500 lat reformy luterańskiej, gdzie to świętowanie samo w sobie jest jakby pewnym nadużyciem, a co dopiero wychwalanie Lutra, czy też całej jego rebelii, rewolucji przeciwko Kościołowi, i to wychwalanie nie przez protestantów, tylko przez hierarchię katolicką. Jest tym przykładem właśnie ogromnego, głębokiego kryzysu wiary. Następny przykład to jest komunia, czy też pozwolenie na komunię dla rozwodników, którzy, tutaj chodzi oczywiście o sytuacje takie, że ktoś najpierw miał zawarte katolickie małżeństwo, potem zostawił swoją żonę, czy swojego męża zostawiła i przez rozwód cywilny, i ta osoba wzięła jakby nowego partnera, znowuż przez związek cywilny, i teraz taka osoba, żyjąc właśnie w takim stanie cudzołóstwa, może przystępować w pewnych okolicznościach do komunii, czyli de facto właściwie zawsze. I tutaj mamy też jakby następną odsłonę tego samego problemu, to jest pozwolenie na komunię świętą również dla protestantów. Tutaj chodzi konkretnie o małżeństwa mieszane, w których jedna strona jest katolicka, druga protestancka, i znowuż dla protestanta, który jest żonaty, czy dla protestantki, która wyszła za mąż za katolika, wolno znowuż przystępować do komunii bez jedności wiary. Kolejnym przykładem tego kryzysu jest dokument z Abu Dhabi, który został podpisany również przez papieża, w którym wikariusz Chrystusa, czyli namiestnik Chrystusowy na ziemi, podpisuje się, czy też mówi w tym dokumencie, że Bóg chciał pluralizmu religii, czyli że Bóg chciał, ażeby na świecie było wiele religii sprzecznych ze sobą. To jest kolejny z tych przykładów upadku wiary katolickiej, upadku również jakby Kościoła jako instytucji, który teraz jakby odnosi te, jest mocno atakowany przez, właśnie atakowany w swojej rzymskości, jest atakowane papiestwo jako takie, właśnie w tym katolickim tego słowa znaczeniu, jest atakowana wiara. To wszystko pokazuje, że jakby ta instytucja kościelna jest bardzo mocno nadwyrężona. Esto provoca un primer efecto. Ta sytuacja prowokuje pewien efekt, który możemy zaobserwować, mianowicie to zerwanie z tradycją, które zostało już tych 50 lat prowadzone, powoduje, że część biskupów, część episkopatu chce jakby ten proces prowadzić do końca, doprowadzić jakby do takich ekstremalnych rozwiązań.
I takim przykładem jest episkopat niemiecki, który chce na najbliższym zapowiedzianym synodzie doprowadzić do odrzucenia celibatu, czy też wprowadzenia dobrowolnego celibatu, w znaczeniu, że można sobie wybrać, kto, czy też żonaty jeszcze będzie święcony, czy ktoś będzie zachowywał celibat. Następną rzeczą, którą chcą biskupi niemieccy wprowadzić, to wprowadzić diakonisę, czyli do posługi diakona dopuścić kobiety. Oprócz tego, jakby tutaj cała ta przewrotność też polega na tym, że jakby się uderza, bo w zamiarze jest jakby rewidowanie zasad moralności chrześcijańskiej, wszystkiego, co jest związane z szóstym przykazaniem. Innym aspektem, który jest poruszany przez biskupów niemieckich, jest to pewne wprowadzenie demokratycznych rządów w Kościele, czyli na zasadzie pewnej większości ustalać zasady i też doprowadzenie do większej, bo takiej praktycznie można powiedzieć całkowitej niezależności od Rzymu. Kardynał Marx, który jest przewodniczącym episkopatu Niemiec, ogłosił, że te decyzje będą obowiązkowe, decyzje tego przyszłego synodu biskupów niemieckich będą obowiązkowe dla wszystkich katolików niemieckich. Więc cała ta tendencja pokazuje, że ci biskupi chcą iść właściwie do końca jakby w tym całym tym dziele destrukcji i znajdujemy się w przededniu właśnie takiej ogromnej rebelii przeciwko wierze i przeciwko Kościołowi, która się zapewne dokona. I a su vez esta situación de Roma, de la Iglesia. A więc tak, ta sytuacja Rzymu i Kościoła, te działania biskupów, które mają doprowadzić jakby do takiego całkowitego zniszczenia tego, co jest katolickie, prowokuje też pewien efekt pozytywny, dobry, a więc pewną reakcję zdrowszej, bardziej konserwatywnej, bardziej nastawionej, czy też jakby nastawionej pozytywnie do tradycji części Kościoła, czy to laików, czy też duchowieństwa. Jest to reakcja proporcjonalna. Im większa jest ta reakcja rewolucyjna zniszczenia Kościoła, tym bardziej się otwierają oczy tym dobrym katolikom, tym, którzy wierzą tak, jak zostało przekazane przez tradycję, że tutaj potrzeba jakiegoś konkretnego działania, że to nie można po prostu już pozostawić tego tak, jak jest. Oni zaczynają widzieć coraz więcej, czy to duchowni, czy to świeccy, że ten stan opuszczenia doktryny powoduje to całe zamieszanie. To, że została doktryna katolicka jakby pominięta, została gdzieś odrzucona, taka jaka była, powoduje to całe wielkie zamieszanie. A więc nie wystarczy tylko przylgnąć do tradycji. Trzeba też opierać się wrogom, włącznie też z tymi wrogami, którzy się znajdują wewnątrz Kościoła. Potrzeba tutaj wielkiej konsekwencji i wielkiej odwagi w tej walce. Nie można tu tylko powiedzieć, że to jest moja sprawa, ja kocham tradycję, ja mam swój mały świat, tylko jeżeli widzę, że ta tradycja w tym globalnym znaczeniu jest zagrożona, to potrzeba tutaj niewątpliwie stawić czoła temu zagrożeniu. Ta reakcja, która pojawia się, jest oczywiście w wielu wypadkach ograniczona i niedoskonała. Ci ludzie często mają pewne braki w formacji, też doktrynalnej. Jakby nie widzą do końca wszystkich problemów, które gdzieś tam są i dlatego też nie potrafią adekwatnie reagować. Czasami tutaj chodzi po prostu o zwykły brak odwagi, albo też kwestie języka. Ci ludzie, no, żyjąc w tych strukturach Kościoła oficjalnego, muszą się zatroszczyć o to, żeby w tych strukturach jakoś przeżyć. Dlatego też
częstokroć ich reakcja jest właśnie za słaba, że chodzi o język, ponieważ no, boją się o swoją sytuację. Ale mimo wszystko tutaj należy sobie tak jasno powiedzieć, że ta część zdrowa, albo zdrowsza, nazwijmy to tak, część bardziej nastawiona tradycyjnie, zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że trzeba wrócić do tradycji i że trzeba nawet opierać się właśnie władzą, pewnym autorytetom w Kościele, które jakby dążą do tego, żeby tą tradycję całkowicie wyrugować. W tej grupie większej takiej, powiedzmy, która reaguje na to samozniszczenie części, którą proponuje część episkopatu, jest jeszcze mniejsza grupa biskupów, którzy przybliżają się również do naszego bractwa, do bractwa świętego Piusa X i chcą w jakiś tam sposób współpracować. Tutaj możemy podać dwa przykłady takich biskupów. Jednym przykładem jest biskup Wonder, który jest emerytem, biskupem emerytem z Chur w Szwajcarii, który zamierza zamieszkać w jednym z przeoratów, w jednym z domów bractwa. Bo dlaczego to chce zrobić? Bo chce przylgnąć całkowicie do tradycji i pracować odtąd całkowicie dla tradycji. I jest to, należy tutaj jasno powiedzieć, jest to bardzo piękny i odważny przykład. Jest to człowiek, który kończy swoje posługiwanie jako biskup diecezjalny i daje bardzo wyraźny sygnał i dla Rzymu, i dla swoich współbraci w biskupstwie, dokąd podąża, tak? Że wybiera bardzo wyraźnie tradycję i tu jakby całościowo już, bez żadnych kompromisów. Innym przykładem jest biskup Mata, salezjanin z Nikaragui, który chce, on jest dalej biskupem diecezjalnym, biskupem ordynariuszem i ten biskup chce oficjalnie przyjąć bractwo w swojej diecezji. Niezależnie od tego, co będzie myślał Rzym, co powie Rzym, on chce jako biskup diecezjalny oficjalnie instalować bractwo swojej diecezji, chce dać parafię, chce dać dom rekolekcyjny, chce, ażeby księża z bractwa zajęli się seminarium kształcącym kapłanów, chce, ażeby księża bractwa głosili rekolekcje dla duchownych, dla osób zakonnych. Również ten biskup wydał katechizm bractwa, ten katechizm, którym posługują się nasi księża w Ameryce Centralnej, wydany przez właśnie dystrykt Meksyku i Ameryki Centralnej, wydał ten katechizm w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy jako katechizm swojej diecezji. Jest to oficjalny katechizm z diecezji i ten biskup również ten katechizm pokazuje również swoim współbraciom w biskupstwie i tutaj jest, on właśnie prowadzi pewną, powiedzmy taki pewien apostolat wśród tych biskupów i pojawiają się też inni biskupi z Nikaragui, którzy również, może nie w taki sposób odważny jak ten biskup, ale zapraszają naszych księży, ażeby ci księża przyjeżdżali na przykład z wykładami dla ich duchownych, dla ich księży, tak? Albo dla osób zakonnych. Ten biskup nie jest jeszcze całkowicie, nie przylgnął całkowicie do tradycji. Musimy tutaj zdać sobie z tego sprawę. On jakby jest inna sytuacja niż tego poprzedniego biskupa. On tutaj jest jeszcze pewien dystans, albo nie jakby takie całkowite przylgnięcie, ale już widać w nim, że on kocha tradycję, chociażby przez to, że gotów jest się narazić, bo to przecież jest duża szansa na to, że będą reakcje też i gwałtowne w pewnym momencie, czy to ze strony innych biskupów, czy papieża. I tacy biskupi jak on, którzy kochają tradycję i którzy rzeczywiście przybliżają się do bractwa, chcą z nim współpracować, potrzebują pewnego czasu, może nawet i dłuższego, i wiele takiej wewnętrznej pracy duchowej, ażeby całkowicie przylgnąć, na 100% przyjąć wszystkie te zasady tradycji,
i do niej przylgnąć całą swoją sobą. I nasze zadanie w tym wszystkim, pomóc tym duchownym, ale też i wiernym, wrócić do tego źródła, którym jest źródło naszej wiary, które jest tradycja. I tu należy sobie powiedzieć jasno, że to jest proces relatywnie nowy. Te dwa przykłady, które zostały podane, to są przykłady, które raczej wcześniej się nie zdarzały albo nie zdarzały się na taką skalę. Jest to jakby pewien sygnał tych nowych czasów, które się tutaj dokonują. Jest to owoc rzeczywiście pewnej ogromnej konfrontacji między tymi takimi dwoma obozami, czyli tym, który dąży do samozniszczenia Kościoła i tym, który zaczyna się temu opierać, który zaczyna jakby widzieć, że się pojawiła choroba. Tak? Dotychczas jakby nie było takiego bardzo wyraźnego, oprócz tej, powiedzmy, bractwa, nie było jakiegoś takiego jasnego sprzeciwu wobec tej tendencji autodestrukcyjnej. W tej chwili jest. I to jest pozytywny sygnał. Można tutaj zastosować analogię z człowiekiem, który jest chory. Nasz system odpornościowy, kiedy się pojawia jakieś zagrożenie, zaczyna reagować. Jakby zaczyna się reakcja, która powoduje w naszym, na przykład gorączkę w naszym organizmie. A to jest znak, że organizm walczy z chorobą. Dotychczas właśnie w tym naszym organizmie kościelnym nie było widać, żeby system odpornościowy w jakikolwiek sposób działał. No to przyjmowano właściwie te ataki, to niszczenie wiary zupełnie biernie. A w tej chwili pojawia się rzeczywiście tutaj właśnie ta reakcja. I oczywiście my musimy patrzeć na to z perspektywy nadprzyrodzonej. Jest Pan Bóg, który dopuszcza pewne zło, ale to ten dopust Boży jest też, jakby za tym idzie również to, że Pan Bóg potrafi z tego zła wyciągnąć jakieś dobro. I ci ludzie, którzy widząc zło, widząc to zniszczenie, które się dokonuje, podejmując walkę, niewątpliwie też dostępują Bożego błogosławieństwa. Pan Bóg tym wszystkim, którzy podejmują tą reakcję na to niszczenie wiary, niewątpliwie obficie błogosławi. En ese contexto, ¿cuáles son nuestras relaciones con Roma actualmente? Więc jakie są w tym kontekście nasze relacje z Rzymem? Otóż w tym kontekście walki, reakcji na to, co się dzieje, te relacje z Rzymem powróciły i jakby się zatrzymały na poziomie doktrynalnym. Przed kapitułą generalną Bractwa kardynał Müller żądał od nas, abyśmy podpisali deklarację doktrynalną, która była niczym innym jak akceptacją Soboru Watykańskiego II i całego posoborowia, tych nowych sakramentów, wszystkiego, co jakby po soborze się również wydarzyło. Kiedy kardynał Müller musiał odejść ze swojego stanowiska i na to miejsce został powołany kardynał Ladaria, to on również potwierdził te wymagania i nastąpiła jeszcze pewna zmiana. Ponieważ kardynał Müller mówił, że jak podpiszecie tutaj tą doktrynę, tą deklarację doktrynalną, to dostaniecie od razu tutaj prałaturę personalną. Natomiast kardynał Ladaria powiedział wyraźnie, że macie podpisać to wszystko, a wtedy, kiedy podpiszecie, zbierze się kongregacja, czy tam powiedzmy zebranie tych członków kongregacji nauki wiary, którzy dopiero wtedy zastanowią się, jaki statut kanoniczny bractwu dać, co z tym bractwem dalej zrobić. Więc najpierw było tak, że bractwu Rzym obiecał prałaturę apostolską, i za każdym razem ta obietnica była coraz lepsza, oczywiście w zamian za ten podpis pod akceptacją soboru i posoborowia. Natomiast kardynał Ladaria
czy aktualny prefekt kongregacji nauki wiary powiedział, macie to podpisać, a potem zobaczymy. A więc to jest jakby sprawa przed kapitułą, natomiast po kapitule doszliśmy do pewnych konsekwencji. Jeżeli wszystko oscyluje wokół deklaracji doktrynalnej, to znaczy, że problem leży w doktrynie. I jeżeli mamy dojść do jakiegokolwiek porozumienia z Rzymem, to tak naprawdę chodzi o porozumienie na poziomie doktrynalnym, na poziomie wiary. I tu nie chodzi o to, żeby podpisać jakiś dokument, który będzie takim papierkiem, który nic nie będzie wyrażał, który będzie do zaakceptowania dla jednej i dla drugiej strony, tylko chodzi o to, ażeby rzeczywiście Rzym zaakceptował tradycję. I dopiero wtedy można mówić o jakichś dalszych krokach, w sensie rozwiązań kanonicznych. Natomiast w tym momencie nie ma sensu szukać jakichkolwiek rozwiązań kanonicznych, kiedy mamy tutaj problem właśnie tej natury, że żąda się od nas, ażebyśmy się poddali, jakby przestali walczyć, podpisali tą fałszywą deklarację doktrynalną i zaakceptowali te wszystkie błędy, które niszczą Kościół i w ten sposób byśmy tutaj doprowadzili do pewnego upadku. Stąd wyszła propozycja, ażeby zamiast dyskutować na temat statutu kanonicznego, żeby wrócić w takim układzie do rozmów doktrynalnych. I tutaj bractwo zaproponowało tematy rozmów, sposób prowadzenia tych rozmów i osoby, które mają ze strony bractwa tą dyskusję doktrynalną prowadzić. Tu proponujemy takie tematy, które są jakby fundamentalnymi tematami w tym kontekście tego kryzysu, fundamentalnymi tematami dotyczącymi właśnie naszej wiary, w których nie ma pewnej zgody między Rzymem a bractwem. Proponujemy również, żeby ta dyskusja była przede wszystkim dyskusją pisemną, żeby to zostało na piśmie, to co zostało, co jakby te stanowiska, które będzie bractwo prezentowało i Rzym. Oczywiście też i forma ustna jest tutaj też dopuszczalna, na przykład dwa spotkania naszych teologów i przedstawicieli Rzymu, gdzie też jakby można będzie wymienić się ustnie swoimi refleksjami, ale głównym tutaj jakby głównym poziomem jest poziom pisemny, żeby to pozostało wszystko jakby w dokumencie. I zaproponowaliśmy też pewne nazwiska naszych księży, którzy mieliby w imieniu bractwa te rozmowy doktrynalne prowadzić. I co się stało? Te nasze propozycje zostały złożone 4 miesiące temu i do dnia dzisiejszego nie ma z Rzymu żadnej odpowiedzi. Dlaczego nie ma tej odpowiedzi? Prawdopodobnie dlatego, że Rzym nie interesują tak naprawdę dyskusje doktrynalne, tylko chodzi w Rzymie o to, ażebyśmy my zaakceptowali właśnie sobór i posoborowie, czyli właśnie się poddali w tej walce i wtedy oczywiście nastąpi pewne uregulowania sytuacji kanonicznej, czyli de facto będzie jakby nadany jakiś tam statut, który też nie wiadomo jaki, ale zostanie nadany bractwu statut, mimo że na tym najgłębszym poziomie tak naprawdę będzie gdzieś jakiś tam rozdźwięk. Więc dla Rzymu nie chodzi o to, żeby dojść do takiego porozumienia, tylko chodzi o właśnie praktyczne rozwiązanie tego problemu kanonicznego. I oczywiście można tutaj powiedzieć w taki sposób, podsumować, że te relacje z Rzymem są, można powiedzieć, serdeczne.
Są jakby takim na poziomie przyjacielskim, tu nie ma jakiegoś takiego zerwania, ale też należy dodać, że one są jakby już takie, te relacje są zmęczone, że nie ma w nich tej świeżości, tylko jest takie pewna stagnacja. Ante esta situación, sencillamente tenemos que seguir el ejemplo. Wobec całej tej sytuacji, która zaistniała, co mamy robić? Mamy przede wszystkim podążać za przykładem arcybiskupa Lefebvre'a przez cierpliwość, przez stałość wiary, ponieważ wiara się nie zmienia. To nie jest kwestia dyskusji. Wiara jest zawsze taka sama. I tutaj pojawia się jakby ten aspekt bardzo istotny, żeby w tej walce o wiarę zastosować ten środek, jakim jest świętość życia. Nasza walka o czystość doktryny jest walką również o świętość, o uświęcenie dusz, o porządek nadprzyrodzony, o te źródła łaski, jakim jest msza święta i sakramenty katolickie. Walka o te wzniosłe rzeczy może być bardzo łatwo zniszczona, jeśli zabraknie właśnie świętości życia u tych, którzy tą walkę toczą. I tutaj możemy bardzo ewidentnie, namacalnie zobaczyć to, o czym jest mowa w tym kościele oficjalnym wobec tych wszystkich skandali, które się teraz pojawiły wśród kleru, jak ta misja kościoła przez to jest zniszczona. I tutaj mamy tą naszą walkę. Mamy toczyć przede wszystkim o świętość doktryny, czyli o czystość i integralność naszej wiary. Następnie musimy też tą walkę toczyć o świętość, czy też o świętość duchowości, tak byśmy to nazwali, świętość pewnego sposobu podążania do Pana Boga, czyli tej doktryny duchowej, która jest wskazana przez Kościół jako droga do uświęcenia. I chodzi tutaj właśnie o świętość doskonałości, o świętość, która przemienia ludzi, która rzeczywiście przynosi owoce. Naszym zadaniem jest uświęcenie kapłanów, uświęcenie osób zakonnych, uświęcenie małżeństw, rodzin, uświęcenie dzieci. I to jest nasza walka. Kiedy walczymy o doktrynę katolicką, tak naprawdę walczymy o tą właśnie świętość na tych poziomach. I my wszyscy, którzy tą walkę podejmujemy, biskupi, kapłani, zakonnicy oraz świeccy, my musimy mieć tą świadomość, że wobec świata my mamy świecić przykładem. Mamy rzeczywiście jaśnieć tym światłem świętości i pracować każdy na swoim jakby w tych swoich okolicznościach, w swoim stanie, na tyle, na ile może, nad uświęceniem dusz. Święty Paweł zostawił nam piękne zdanie, w którym mówi, że Chrystus ukochał Kościół i wydał samego siebie za niego, aby stawić go jako oblubienicę czysto, bez najmniejszej zmazy czy jakiejkolwiek plamy. Widzimy, że Chrystus, skoro ukochał Kościół, to wydał samego siebie, ażeby ten Kościół uświęcić. I z miłości do Kościoła nie żałował swojego życia. I teraz dla nas jest to też przykład, że my z miłości do Kościoła i z miłości do dusz mamy wydać samych siebie, ażeby przez naszą pracę, przez nasze zaangażowanie na tym tak poziomie, na którym każdy się znajduje, czy w sensie w stanie, w którym się każdy znajduje, pracować dla dobra dusz. To jest przekaz między innymi z Matki Bożej, z Fatimy, która czego żądała tak naprawdę? Żądała modlitwy, ofiary i pracy dla dobra dusz, wszystko dla dobra czy zbawienia dusz.
I my wszyscy, którzy tu żyjemy, możemy w tym współpracować, najczęściej w sposób duchowy, przez naszą modlitwę, przez nasze codzienne ofiary, przez akceptację krzyży, które nasz Zbawiciel nam posyła, przez to, że pocieszamy Pana naszego i Pana Boga, który jest tak bardzo obrażany przez te, przyjęcie tych wszystkich codziennych cierpień, które do nas przychodzą. To wszystko, jeżeli codziennie podejmujemy właśnie z intencją ratowania dusz, to jest nasz wkład. I ta droga jest drogą, która jest drogą naśladowania Najświętszej Maryi Panny. Najświętsza Maria Panna jest współodkupicielką. Co znaczy, że jest współodkupicielką? Znaczy to, że ona zostawiła nam najlepszy przykład, jak należy pracować dla dobra dusz. Ona była współodkupicielką nie tylko do Kalwarii, do Krzyża, ale kiedy Pan nasz Jezus Chrystus wstąpił do nieba, ona pozostała na ziemi. Jeszcze przez wiele lat pozostała na ziemi. Po co została na ziemi Najświętsza Maria Panna? Dla dobra Kościoła, który się rodził, dla uświęcenia jego kapłanów, apostołów, dla ratowania dusz. Ona poświęciła to tą resztę życia, dając nam przykład, jak my mamy współpracować w tym dziele odkupienia. I to jest przykład, za którym my mamy podążać na przyszłość. Ten przykład ma nam służyć, jak mamy odnowić wszystkie rzeczy w Chrystusie. I w sposób szczególny, jak mamy odnowić wszystkie rzeczy w Chrystusie, najpierw w łonie Kościoła.